Witam serdecznie Trygon Ognia na moim kanale Barany, Lwy oraz Strzelce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 5 do 11 września. Sprawdzimy energię dla Was, kochani, na ten tydzień, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie ofertę ze zdjęciami i opisami. Każdy kamień, kochani, ma swoje właściwości. Bransoletki są zarówno męskie, jak i damskie. I każdy kamień działa w inny sposób, także warto sobie o nich przeczytać i dobrać odpowiedni, żeby działał jak osobisty amulet. Dobrze, kochani. Sprawdźmy zatem czytanie tygodniowe. 5-11, byki. Barany, przepraszam, barany, bo już tak mówię, trygon ognia, barany. Co dla baranów? O! Moje drogie baranki. Ale macie coś z bykami w tym tygodniu wspólnego, bo tutaj widzę kartę byka, więc być może ktoś z Was, może nie bez powodu powiedziałam na początku byki, bo macie tutaj albo współpracujecie z bykami, albo po prostu macie jakiś kontrakt, jakąś umowę do podpisania, być może to Wasi przyjaciele. Myślę, że taki trygon będzie Was w tym tygodniu tutaj, trygon Ziemi, wspierał. Najmocniej właśnie byki i koziorożce. Moi drodzy, widzę generalnie, jeśli chodzi o uczucia, karta dziesiątki kielichów, paśmie, czy no to generalnie, kochani, wiadomo, zaczyna się szkoła, macie rodzinę, macie dzieci, no to będziecie w tym tygodniu tutaj szykować wyprawkę, szykować dzieci do szkoły. Jeżeli ktoś tej wyprawki wcześniej nie zrobił, no to teraz będziecie gdzieś tam na ostatnią chwilę też biegać, bo widzę zabieganie, widzę gdzieś tam dopinanie spraw na ostatni guzik. No ale generalnie bardzo rodzinny, bardzo uczuciowy tydzień. Wy wychodzicie z kartą dziewiątki kielichów, czyli zadowolenie, satysfakcja, spełnienie uczuciowe. Dla osób, które są singlami, tutaj macie szansę kogoś poznać właśnie, kochani, przy pracy albo gdzieś podczas jakiegoś szkolenia, podczas kursów. Bardzo ładne energie. No i ruszacie do przodu, tak? Dla niektórych z Was szykuje się wyjazd, przeprowadzka, być może właśnie zmiana miejsca zamieszkania, zmiana tutaj kierunku. Także moje baranki, tutaj generalnie bardzo rodzinnie, bardzo uczuciowo. Być może gdzieś z rodziną jeszcze na weekend sobie pojedziecie. Natomiast trochę negatywne karty mam przy pracy, bo mamy piątkę pentakli, dziewiątkę mieczy, albo strata pracy, albo niedocenienie. Tu jest zubożenie, tu jest takie poczucie, że ktoś nas nie docenia, że dużo wkładamy wysiłku w naszą pracę, staramy się, no ale jednak to nie zostaje docenione. Mam wrażenie, że niektórzy z Was po prostu pakują się i zmieniają pracę, tak? Zakasacie rękawy, szukacie czegoś nowego. Tutaj też finansowe fiasko może być na pozycji pracy. Może też tak być, że jeżeli komuś pożyczyliście pieniądze, to ta osoba zwleka z oddaniem, nie chce tych pieniędzy oddać. No i gdzieś tam będzie trzeba się pokłócić, tak? Żeby zawalczyć o swoje. Do przeszłości odchodzi karta siły, karta lwa. Może też z lwem mieliście do czynienia. Gdzieś tam po prostu albo kończycie współpracę, albo znajomość. Ktoś Was mógł tutaj faktycznie zranić, wykorzystać. No i nie chcecie dawać kolejnych szans. Jeżeli, kochani, chodzi o zdrowie, siódemka buław, to są udary, wylewy, problemy z odpowiednimi właściwościami krwi. Natomiast przypominam, czytanie jest ogólne, to nie będzie dla każdego, więc kochani, nie bierzcie wszystkiego do siebie. Wiadomo, że jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, tutaj tylko i wyłącznie badania, lekarze. Natomiast każdy z Was też czuje w swoim organizmie, jeżeli coś się dzieje niedobrego, no i warto to sprawdzić, tak? No tak jak robimy raz w roku przegląd samochodu, warto zrobić przegląd organizmu, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No i generalnie, kochani, zobaczymy z drugiej talii, dlaczego Wy tak się mocno zamartwiacie w pracy. As mieczy, przychodzi coś nowego, nowa możliwość, kochani, albo też szansa wyjaśnienia sytuacji w szczerej, otwartej rozmowie, więc jeżeli tu będziecie z kimś rozmawiać, z szefostwem, z ludźmi w pracy, być może doszło do jakiejś kłótni, być może nieporozumienia, będzie trzeba wszystko wyjaśnić, załagodzić sytuację, żeby ruszyć do przodu, tak? Bo w takiej patowej sytuacji trudno jest kwić i trudno jest po prostu skupić się na pracy, kiedy
wiemy, że jest nerwowa atmosfera. Także moje drogie baranki, życzę Wam dużo wytrwałości w tym tygodniu. Zapraszam Was do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zobaczmy zodiakalne lwy, co dla Was w tym tygodniu, moje drogie lwy. Chciał się król kielichów odwrócić, albo jakieś skrywane uczucie, albo ktoś ma problem z alkoholem, nie daj Boże. No i pokazał się ten król kielichów na pozycji, co Was może zasmucić, czyli faktycznie ktoś ma problemy z alkoholem, albo ktoś tutaj tęskni za swoją miłością utraconą, ktoś ukrywa swoje uczucia, tu jest znak ryby na tej karcie, możecie tęsknić za jakąś rybą, za rakiem. I kochani, na pozycji uczuć karta sądu, no. Wasze uczucia tak jakby zaczynają wzrastać, Wy zaczynacie do kogoś pałać tym uczuciem, chcielibyście pojednania, pogodzenia, bo to jest karta pogodzenia się, tak jak Wy byście zrozumieli, że czas, który płynął, spowodował taką tęsknotę i brak tej osoby, tak? I karta świata może mówić o tym, że zaczniecie do tej osoby się odzywać, być może napiszecie do niej. To jest kontakt internetowy, telefoniczny, media społecznościowe, jakieś aplikacje, komunikatory, więc ktoś będzie się tutaj komunikował z kimś z przeszłości, bo Wam tej osoby brakuje, tak? Do przeszłości odszedł papież, czyli po prostu jakaś rodzina, stały związek, stała relacja, a Wy chcecie tej relacji, Wy chcecie odbudowania, Wy chcecie pogodzenia i chcecie po prostu naprawy tego. Dlatego będziecie zastanawiać się, co z tym fantem zrobić. Dla osób samotnych tutaj faktycznie przez internet możecie kogoś poznać. Jeżeli macie aplikacje randkowe, czy też właśnie przez media społecznościowe ktoś może do Was napisać, czy Wy do kogoś na Instagramie, na Facebooku, tak? No i tu generalnie będą takie kontakty. Osoby w stałych związkach, no to tutaj widzę przygotowania do szkoły, praca, wiadomo, kończy się laba wakacyjna, zaczynają się obowiązki, wrzesień, no i tutaj takie energie się pokazały. W pracy, kochani, słuchajcie intuicji. Przede wszystkim tutaj jakaś kobieta też może bardzo duży wpływ mieć na Waszą pracę. Ryba, rak, skorpion, bo to raczej jest karta tego trygonu, ale bardziej właśnie ryb. Bardzo mocno ryby tutaj gdzieś pokazują mi się przy Was. Nie wiem, czy współpracujecie z nimi, czy po prostu gdzieś to uczuciowo, ale takie mamy energię. Tutaj zdrowotnie szóstka monet. To jest pęcherz żółciowy, żołądek, to są jelita, także na to zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę na to, co jecie, bo kochani, to ma duży wpływ na Wasze zdrowie również, tak? Jak to mówią, jestem tym, co jem. Dlaczego ten król kielichów tak mocno, kochani? Bo była jakaś stabilizacja, był jakiś stabilny związek, relacja, która się zakończyła i trzeba by było o to zawalczyć, zastanowić się, co poszło nie tak. Jeżeli Wy faktycznie mocno tęsknicie, to trzeba by wykonać ten krok do przodu i ten sąd Boży, głupiec. Wy chcecie nowego początku. Wy chcecie pogodzenia, Wy chcecie rozejmu, Wy chcecie nowego początku, więc jeżeli, kochani, tak jest u Was, to ruszajcie do przodu, tak? Zróbcie ten krok, nie bójcie się, zawalczcie. Zapraszam Was oczywiście do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. I na koniec strzelce. Moje drogie strzelce, pierwsze co... Co Was miłego spotka? Kończy się jakaś trudna sytuacja, był może jakiś trójkąt miłosny, bo tu jest blokada, ale Wy gdzieś tam już uleczyliście rany, gdzieś staracie się ruszyć do przodu, już o tym nie myśleć, bo to jest na pozycji, co miłego się stanie, tak? Czyli koniec rozterek sercowych, koniec bólu głowy, koniec zastanawiania się, co dalej z tym zrobić. Trzeba podjąć decyzję. Wy jeszcze, kochani, tutaj może zastanawiacie się pomiędzy dwiema osobami. Może ktoś z Was uwikłany został w trójkąt miłosny. No i tu jest podejmowanie decyzji, tak, ewidentnie, bo mamy również dwójkę pentakli. Kogo wybrać, co wybrać, którą drogą podążać, tak? Być może myślicie o wspólnym zamieszkaniu, być może zastanawiacie się, czy warto wchodzić do tej samej rzeki drugi raz, jeżeli ktoś Was wcześniej zranił. Do przeszłości odchodzi paść buław, czyli jakaś energia do działania, do pasji. Coś zapoczątkowaliście, ale tutaj jakieś marzenie nie zostało spełnione. Co Was może zasmucić? No, karta gwiazdy. Niespełnione marzenie, niespełnione nadzieje, oczekiwania. Być może ktoś zawiódł Wasze zaufanie i bardziej się skupiacie na pracy w tym tygodniu. I dobrze, bo tutaj jeśli chodzi o pracę, kochani, as pentakli, nowa możliwość, nowa praca, wyższe zarobki, jakaś
współpraca z kimś, która będzie dobrze korelować w przyszłości, no i możecie, kochani, liczyć na awans, podwyżkę, premię. Zostaniecie docenieni w tym tygodniu. Wasze trudy, wasze starania, ktoś to mocno dostrzeże i was pochwali. Zdrowotnie, siódemka pentakli, zła praca jelit, problemy z wyrostkiem, kochani. Wiadomo, czytanie jest ogólne, tarot nie jest lekarzem, ale jeżeli coś będzie się działo, to warto na to zwrócić uwagę, tak? Lepiej dmuchać na zimno, aniżeli później to leczyć. Kochani, generalnie powiem tak, zawodowo, finansowo fajne karty, zawalczcie o siebie, natomiast tutaj no ta piątka mieczy, ósemka buław, no tutaj mógł być jakiś romans, jakaś relacja trójkątna i faktycznie to was gdzieś zbiło z tropu, tak? To wam nie daje spać po nocach, tu gdzieś jakaś trudna sytuacja się pojawiła uczuciowa i będzie trzeba stawić temu czoła. Dlaczego gwiazda na pozycji, co was może zasmucić? No właśnie, wy liczyliście na jakiś ruch do przodu, być może mieliście w zamiarze albo zmianę pracy, albo po prostu gdzieś, kochani, właśnie uczuciowo, może ktoś był waszym spełnionym marzeniem, a tutaj jednak dwójka była, dwójka pentakli, dwójka mieczy, no same wybory. Tu jest wybór i to bardzo duży, dlatego macie ten ból głowy, macie rozterki, bo nie wiecie, którą osobę wybrać, albo ktoś wybiera pomiędzy wami i kimś. Także w tym tygodniu być może tego wyboru jeszcze nie będzie, może on się przełożyć na kolejny tydzień, ale jednak będzie musiał zostać dokonany. Życzę wam, kochani, udanego tygodnia, głowa do góry. Jak macie pytania, śmiało piszcie do mnie, odpowiem na wszystkie pytania. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Trzymam kciuki, pozdrawiam.